wszystkich. Radiotelefon firmy Lafayette Tracker. Radio trafiło z usterką. Brak odbioru i brak nadawania. Po uruchomieniu radia w głośniku słychać jedynie cichy szum, natomiast radiotelefon wyposażony jest w zmianę kanałów przyciskami na mikrofonie, które nie działają, jak również brak podświetlenia. Radiotelefon nie reaguje również na przycisk nadawania. Widok na płytę główną w tym radiotelefonie. Szukając usterki, znalazłem uszkodzony tranzystor SMD oraz diodę Zenera i kilka rezystorów, które tworzyły stabilizator napięcia. W tej chwili już te elementy zostały usunięte. Został po nich jedynie ślad w tym miejscu. Natomiast z drugiej strony płytki zastosowałem zwykły stabilizator napięcia, aby nie bawić się już w lutowanie tranzystorów i elementów SMD. I stabilizator, który zastosowałem, jest o większej mocy, także pewnie dłużej wytrzyma. Po drugiej stronie płytki zamontowany stabilizator. W tym miejscu na płytce znajduje się kondensator, który został również wymieniony, ale robił to właściciel, ponieważ łatwo było znaleźć ten kondensator, ponieważ po prostu go rozerwało. To, co zostało z tego kondensatora. Kondensator, który pokazałem, wystrzelił dlatego, że w nadajniku uległ uszkodzeniu tranzystor sterujący. W radiotelefonie uległ uszkodzeniu stabilizator napięcia 9V SMD, który został przeze mnie zastąpiony przez scalony stabilizator napięcia. Tu mamy tranzystor w stopniu sterującym końcówką mocy, również został wymieniony. I kondensator, który został rozerwany i wymieniał go sam właściciel. Czemu aż tyle podzespołów uległo uszkodzeniu? Przyczyną tej usterki radiotelefonu był najprawdopodobniej wyrwany przewód mikrofonowy we wtyku mikrofonowym. Dla próby, czy wszystko działa, przylutowałem już przewody we wtyku mikrofonowym. Za chwilę, jeśli wszystko się okaże sprawne, pozakładam tu jeszcze koszulki dla większego bezpieczeństwa. Odbiornik zaczął już odbierać jakiś sygnał z anteny. Jest to sygnalizowane S-metrem na wskaźniku. Mamy podświetlone przyciski na mikrofonie. I działa zmiana kanałów. Również działa włącznik automatycznej blokady szumów. Czyli wygląda na to, że radio jest już sprawne.
Prezydent Lincoln drugiej generacji trafił do mnie z usterką taką, że radio samoczynnie zmieniało kanały. We wtyku mikrofonowym był wyrwany jeden przewód, który robił zwarcie. Dlatego radio samoczynnie zmieniało kanały. W tej chwili zabezpieczyłem wszystkie styki koszulkami, aby nawet w momencie, kiedy przewód się wyrwie, nie spowodował zwarcia. Galaxy Uranus, radiotelefon w oryginalnej wersji, posiadał na mikrofonie przyciski od zmiany częstotliwości do góry i do dołu. Sześciostykowe gniazdo mikrofonowe może świadczyć o tym, ale nie zawsze, że radiotelefon posiada zmianę kanałów na mikrofonie. Przy tego typu radiotelefonach należy zwracać baczną uwagę na wtyk mikrofonowy, aby nie był uszkodzony. Nawet poluzowanie śrubki, która mocuje przewód mikrofonowy, może spowodować wyrwanie tego przewodu, a w konsekwencji usterkę radiotelefonu. Schemat ideowy od tego radiotelefonu pokazuje nam, w jaki sposób zostały podłączone przewody do wtyku mikrofonowego. I również widać przyciski od zmiany kanałów do góry i do dołu. Układ połączeń gniazda mikrofonowego. Widać, że styki od zmiany kanałów do góry do dołu nie są tu nigdzie podłączone. Na schemacie ideowym, na którym mamy pokazany główny procesor w tym radiu, mamy również możliwość zobaczenia, że nóżki odpowiedzialne za zmianę częstotliwości do góry do dołu są bezpośrednio połączone z gniazdem mikrofonowym. Jeśli mamy uszkodzony mikrofon lub wyrwany przewód mikrofonowy, możemy w ten sposób doprowadzić do zwarcia i trwałego uszkodzenia procesora. Zmiana kanałów przyciskami na mikrofonie jest fajną i przydatną funkcją, ale należy zwracać baczną uwagę na przewód i wtyk mikrofonowy, ponieważ jeśli ulegnie uszkodzeniu, może w dosyć znaczny sposób uszkodzić nasz radiotelefon. Warto zwracać uwagę na śrubki przy wtyku mikrofonowym, aby były dobrze dokręcone i nie były poluzowane, ponieważ poluzowane śrubki mogą spowodować ukręcenie i wyrwanie przewodu mikrofonowego. Warto zadbać o sprzęt, który posiadamy. Będzie on nam dobrze służył przez długi okres czasu. Życzę wszystkim jak najmniej usterek i pozdrawiam.